Dzień dobry. Dzisiaj mamy wyjątkowego operatora, dlatego jeżeli będą jakieś problemy, to bardzo przepraszam. Ten pan, ten pan pracuje u nas tak od 5 lat, ale średnio potrafi. Jest to ten niezwykle zdolny, młody Sebastian Radzimiński. Na pewno go znacie. I zapraszam na kolejny miejski piątek. Zbliża się koniec kwietnia, a co za tym idzie? Koniec rozliczania PIT-ów. No właśnie, i my w końcu możemy zbierać od tego roku 1%. Na podatku. Co? I po co? Na co i po co? Niko, tak mnie wyrwałaś do tablicy od razu, do meritum. To nie było od razu. Po raz trzeci. Zbieramy w tym roku 1% podatku, ale nie dla siebie, tylko tworzymy fundusz stypendialny dla młodych, utalentowanych osób z Ostródy, z regionu, żeby móc ich wspomóc w sięganiu po lepszą przyszłość, w edukacji lepszej, w dodatkowych zajęciach, w wyjazdach, jeśli jest taka potrzeba. No, mnóstwo pomysłów. No właśnie, ale też mi tak jest tutaj teraz ciężko, bo też jestem rzecz jasna i chciałabym, że nie zbieracie, a tu nie zbieramy, ale powiedzmy, że jest, że wczuwam się w rolę reporterki. Okej. No bo tej młodzieży utalentowanej jest sporo, ale co to według ciebie znaczy utalentowana? Znaczy, pierwsze co, to bym chciała rozróżnić taką młodzież, bo to się często ludziom kojarzy z jakimiś dobrymi ocenami, czerwonym paskiem na świadectwie i tak stypendium. Dalej. Stypendium, no są stypendia za dobre wyniki w nauce, chociaż one nie są specjalnie wysokie u nas, ale młodzież utalentowana to są te dzieciaki, te młodziaki, które mają jakiś dar albo jakąś taką naprawdę już zajawkę na robienie konkretnych rzeczy, a jednocześnie nie mieszczą się w tym systemie szkolnym. Czyli mają wywalone na naukę. Różnie to bywa. Chociaż takie jednostki też znamy, które trochę z systemem szkolnym są na bakier, ale chodzi mi o takich ludzi, którzy na przykład bardzo mocno są kreatywni, twórczy, interesują się, nie wiem, projektowaniem graficznym, rysują, komponują. Ale też z drugiej strony często to są osoby, które na przykład są zakręcone na punkcie programowania i są nawet bardziej zaawansowane niż nauczyciele w ich szkole. Dosyć, tak. Tak się zdarza. To się zdarza. No i co? Dobra, zbierzecie hajs, powiedzmy ile, nie wiem, 10 tysięcy. I co dalej? Fundusz stypendialny jest tak pomyślany, żeby w takim otwartym naborze ogłoszonym na nasze miasto i na nasz region wyłonić utalentowane młode osoby, które mają jakieś potrzeby rozwojowe. To znaczy, jak rozmawialiśmy z różnymi młodymi osobami, okazuje się, że na przykład ktoś się wybiera na Akademię Sztuk Pięknych. To, żeby się tam dostać, potrzebuje stworzyć tak zwaną teczkę, ale też sam dla siebie potrzebuje rozwinąć ten naturalny talent, który w nim czy w niej jest. I okazuje się, że wcale nie jest tak prosto to zrobić w naszym mieście, że są osoby, które jeżdżą naprawdę kawał drogi na lekcje, na przygotowanie się do tego. Także po to są te pieniądze, żeby im ułatwić znalezienie sobie takich dodatkowych zajęć, które im pomogą się dostać, czy to na wymarzone studia, czy brać udział na przykład w takich ogólnopolskich, nie wiem, warsztatach, wydarzeniach, wszystko, co jest dla nich, co im pomoże rozwinąć skrzydła. No a wszystko kosztuje. No, po prostu no i w naszych szkołach też nie ma jakiejś takiej oferty dodatkowej często, znaczy, pozalekcyjnej. Znaczy nie chcę tu się jakoś bardzo mocno przyczepiać do szkół. Raz, że nie wiem, bo moje dziecko faktycznie nie uczy się tutaj. Ale z tego, co się przyglądałam i się orientowałam, no to mamy też rok pandemiczny, tak?
Mamy kolejne miesiące lockdownu i to też bardzo różnie w tym momencie działa, bo zdarzało się, że szkoły prowadzą różne dodatkowe zajęcia, a w tym momencie tak naprawdę wszystko leży. No ja z tego, co wiesz co, bo ja chodziłam i do ogólniaka, i do tak zwanego ekonomika, uczęszczałam i na chór, i na kółko plastyczne, i też uczęszczałam wtedy poza lekcjami do stowarzyszenia Tratwa. Mhm. To się działo, ale fakt, że nie zdałam przez ten czas. No za dużo wzięłam. Na głowę. Na głowę, no. Ale się działo, było dużo rzeczy. Ja nie wiem, czy teraz dzieciaki w szkole średniej mają możliwość na przykład pójścia na kółko plastyczne. Znaczy wiesz, nawet jeżeli masz coś takiego jak kółko plastyczne, to dla tych osób, które naprawdę mają mega talent, to im są potrzebne też takie indywidualna praca z nimi. Indywidualne zajęcia, czy pójście już taką swoją własną ścieżką. I my też myślimy o tym. Portfolio to nie tylko, wiesz, rysunek. No i portfolio to tak, to nie tylko rysunek. Rzeźba. Tak, poza tym no, ludzie się interesują, mają zajawki naprawdę na bardzo konkretne rzeczy, nie wiem, na projektowanie użytkowe na przykład, tak? Czyli ktoś sobie marzy, żeby być projektantem mebli chociażby, tak? No to tego ci już kółko plastyczne w liceum może nie dać. Ani lekcja informatyki. Ani lekcja informatyki też ci tego może nie dać, chociaż nauczyciele naprawdę w naszym regionie są też tacy wariaci, którzy robią świetne rzeczy ze swoimi uczniami, to też trzeba docenić. Natomiast my myślimy o już takim indywidualnym wsparciu i to, co jest też takim komponentem tego funduszu, który chcemy stworzyć, to jest połączenie tych młodych, zdolnych ludzi z dorosłymi osobami, które już na przykład w jakimś zawodzie pracują albo mają doświadczenie, które im też podpowiedzą właśnie, żeby nie popełnili twojego błędu i nie wzięli sobie 5000 rzeczy na głowę, tylko pomogli im się skupić na tym, co naprawdę jest dla nich ważne. Bo ja rozumiem, że przed młodym człowiekiem jest 5000 możliwości i musi się na coś zdecydować. I czasami można tą swoją energię, mówiąc tak kolokwialnie, trochę roztrwonić, tak, na różne rzeczy. A my chcemy im też tak dać takie wsparcie, które im pomoże się ukierunkować na to, co im w przyszłości może pomóc. No dobra, bo mówimy o naszej takiej lokalnej młodzieży, a ty wiesz co nieco, że w innych miastach jest, znaczy w dużych miastach jest trochę inaczej. Jest zupełnie inaczej. Jest zupełnie inaczej. Jest, jak tak, jest w dużych zupełnie miastach, bo nie wiem, nie uczyłam się w dużym mieście. No, znaczy tak, ja się przyznaję bez bicia, że myśmy podjęli już prywatnie, tak, wiele lat temu taką decyzję w naszej rodzinie, że moja córka poszła do gimnazjum już do Olsztyna, a w tym momencie uczy się w liceum w Warszawie. I faktycznie widzę tą różnicę, począwszy od poziomu nauczania, od tego, jak jest to nauczanie prowadzone, jak bardzo tam się stawia na taką mocną samodzielność tych młodych ludzi, ale też jest się otwartym na ich własne pomysły, na ich inicjatywy, a wręcz jest też tak, że się ich zachęca do tego, żeby jak najwięcej się udzielali, brali udział w na przykład jakichś wolontariackich projektach i to jest jakby włączone w system uczenia się tam. Oczywiście szkoły w Warszawie są też bardzo różne, są takie, które są nastawione bardzo mocno na wynik, ten taki wymierny, typu matura, jak najwięcej udziału w różnego rodzaju olimpiadach. Są punkty później. Jak najwięcej laureatów i to są takie szkoły, w których jest bardzo, bardzo duży nacisk na naukę. I ja nie mówię, że to jest źle. No, myśmy wybrali szkołę, która jakby wspólnie wybraliśmy z młodą szkołę, która stawia na realne umiejętności. Czyli młody człowiek kończąc liceum może oczywiście iść na studia i ma cały ten program
z podstawy programowej, jak wszyscy inni. Natomiast oprócz tego ma też zajęcia z takiej konkretnych rzeczy związanych bądź to z informatyką, bądź to z projektowaniem, bądź z rzeczami takimi około biznesowymi. Zależy, co sobie człowiek ten młody wybierze jako swoją ścieżkę rozwoju. I tak naprawdę nie potrzebuje czasami studiów, żeby robić pewne rzeczy już w dorosłym życiu. Znaczy na pewno jest, wiesz co, to warto dodać, to na pewno też jest to, że w dużych miastach, oczywiście wszystko zależy od zasobności portfela rodziców, ale zajęć dodatkowych czy możliwości realizowania swoich pasji jest po prostu więcej. Różnego rodzaju od domów kultury, które prowadzą przeróżne zajęcia, przeważnie darmowe, po różnego rodzaju firmy czy fundacje, które specjalizują się w jakiejś dziedzinie i po prostu prowadzą warsztaty, tam jest ciągły nabór. Każde zainteresowanie w zasadzie, jakie masz, możesz sobie znaleźć. Jakie? Nie? Wiesz, no od budowania jakichś kosmicznych projektów i wysyłania sondy w kosmos, która ci gdzieś tam coś będzie mierzyć. Ja nie pytaj się mnie dokładnie, bo to jest dla mnie już większa abstrakcja, przez rzeczy związane chociażby z różnego rodzaju aktywnością artystyczną, gdzie możesz sobie już wprost wybrać, tak, i uczyć się czegoś konkretnego, co cię już interesuje. Możesz się uczyć projektowania, możesz się uczyć designu, możesz się uczyć budowania stron internetowych. W zasadzie jak masz tylko taką zajawkę, to znajdziesz dla siebie zajęcia, które ci pomogą ją rozwinąć. Tak pozaszkolnie, poza systemem zupełnie. Nie? No tak, bo mi się wydaje, że w Ostródzie tak przez te 20 lat to właśnie ten chór dalej jest i on świetnie funkcjonuje. No jest chór, jest zespół tańca ludowego. Który kiedyś też był. Tak, znaczy, że chodzi ci o to, że nie powstaje nic nowego, no tak? Właśnie, no tak właśnie jak zaczęłaś tak mówić, to rzeczywiście dzieciaki mają teraz inne potrzeby. Inne mają umiejętności. Wiesz co, nawet inne właśnie. Świat ma inne potrzeby trochę. Dokładnie, no. Znaczy fajnie prowadzona grupa, nawet ten zespół tańca ludowego, do którego zresztą moja młoda z tego czasu chodziła. Więc fajnie prowadzona grupa też jest rozwojowa dla młodych ludzi, tak? Znaczy ona im daje pewną pewność siebie, umiejętność takiego, wiesz, bycia w grupie, współpracy z tą grupą, to też są ważne umiejętności. Ale no, musimy pamiętać o tym, że świat się niesamowicie jakby ucieka do przodu. Ucieka do przodu i tam już są... Gdy oni będą dorośli, gdy oni będą wychodzić na rynek pracy, to będą zupełnie inne umiejętności potrzebne niż nawet gdy myśmy wychodziły na ten rynek pracy. Znaczy, Boże, no co tu dużo mówić? No, mamy samochody, które same jeżdżą, tak? Coś, co kiedyś było zupełnie nie do pomyślenia. Mamy maszyny, które się same uczą. W komunikacji ze sklepami, na przykład mamy teleporady. Ale tam to masz chociaż człowieka po drugiej stronie, ale często jak rozmawiasz, nie wiem, ze sklepem internetowym, to tam z drugiej strony siedzi bot. Znaczy, tak. Nie siedzi. Dzień dobry, w czym pani pomóc? Tak, nawet nie siedzi, ale rozwiązuje twoje problemy maszyna. I umiejętności na przykład programowania takich maszyn, tak, uczenia maszynowego, to są rzeczy, które się młodym ludziom potem przydadzą. Jeżeli ktoś ma do tego głowę, no to powinien móc mieć możliwość to w sobie rozwijać. Bo no inaczej to... Czeka nas nieuchronnie automatyzacja pracy i to wszyscy o tym mówią i są na ten temat duże i mądre raporty pisane, czy to przez OECD, czy przez Uniwersytet w Oxfordzie, naprawdę są od wielu lat już znane takie opracowania, jakie zawody będą potrzebne w przyszłości i jakie umiejętności człowiekowi będą potrzebne w przyszłości. I to, że my sobie, bo przyszłość to nie jest takie dziś tylko trochę lepsze, tylko czeka nas kompletna i całkowita zmiana, to prawdopodobnie podobna do tego momentu, kiedy jakby cywilizacja przestawiła się na maszyny parowe i w ogóle na rozwój fabryk i tak dalej, tak? Gdzie w którymś momencie znalazła się masa ludzi, którzy potrzebowali pracy. I jeżeli nie damy tym naszym młodziakom takiej paczki umiejętności, która pozwoli im sobie poradzić w tym świecie, który się będzie bardzo szybko zmieniał, który będzie wymagał od nich kreatywności, który będzie wymagał od nich też takiej elastyczności, bo prawdopodobnie nie będą mieli jednego zawodu na całe życie.
będą musieli umieć się uczyć. To też jest umiejętność, umieć się uczyć przez całe życie. No dobra, a gdybyś tak porównała takiego 17-latka z prowincji, z takiej Ostródy, a 17-latka z Warszawy? Pod jakim względem? No właśnie tej samodzielności, tej wiedzy, która ma, którą zdobywa na innych kółkach niż plastycznych. To znaczy, wiesz, ja... Znaczy, do nas przychodzą i tak dzieciaki, które są już, już mają tą iskrę w sobie, tak? Są już kreatywne, do już nas do rzecz jasnej, tak? No, siedzi. Już poszukują czegoś. Iskra już... nasza. Ale oni, wiesz, oni już się chcą czegoś uczyć i już wiedzą, że te konkretne umiejętności im się do czegoś w życiu przydadzą. I się nas nie boją. No bo nas się nie ma co bać. No pewnie, że nie ma się co bać. Natomiast jak sobie popatrzę na chociażby na znajomych i kolegów i koleżanki od mojej córki z klasy, to bardzo powszechne jest już w liceum na przykład praktyki w firmach w czasie wakacji. Oni tam już robią konkretne rzeczy, uczą się już czegoś. W takim obszarze, jaki ich interesuje, albo rodzice im pomogą gdzieś tam się ulokować. No tak, bo u nas to sprzedają lody zazwyczaj. U nas sprzedają lody, a tam robią na przykład rzeczy związane z zarządzaniem, znaczy może nie z zarządzaniem, ale z jakimiś tam pracami takimi przy bazach danych. Coś tam czyszczą, coś tam sprawdzają. Takie podstawowe rzeczy, ale już się wdrażają do pewnej pracy. Z drugiej strony... mają właśnie ten ogrom możliwości, tak, z których korzystają, oprócz szkoły. Nie dość, że szkoły między sobą się bardzo ścigają i bardzo starają się mieć ten program i program zajęć dodatkowych jak najbardziej bogaty i jak najciekawszy. I to jeszcze oprócz tego oni mogą korzystać z całej tej bazy, która po prostu w dużym mieście jest. Tam też się starają właśnie, czy to instytucje miejskie, czy prywatne, jak najwięcej oferować młodym ludziom. No i oprócz tego, że oczywiście ci, którzy mają pieniądze, tak, no bo to jest najprościej, jeżeli rodzice są wystarczająco zamożni i mają świadomość tego, że warto w to swoje, w tą swoją latorośl inwestować, no to ci mają prościej, ale jest też masa programów prowadzonych przez stowarzyszenia, fundacje, które są darmowe dla dzieciaków z mniej zamożnych domów, które mogą, nie wiem, programować, zajmować się robotyką, budować jakieś układy scalone, mogą zajmować się designem, mogą zajmować się sztuką. Mogą. Boże, mają gdzie pójść. A po co to komu, pani? Panie, po co to komu? Może dlatego, że nam kiedyś te parówki, które dają tutaj pracę, zautomatyzują i nikt już nie będzie tam potrzebny. Ale dzieciaki się niczym nie różnią. Więc słuchajcie, KRS, cicho, raz, dwa, trzy, cztery. Zera. Cztery zera. Czwóreczka. Cztery, trzy trójki. I dwie czwórki. 44. Z dopiskiem fundusz stypendialny. Stypendialny. Tak, to nie jest dla nas, jest na to stworzone osobne subkonto, na które te pieniądze będą trafiać. W zależności od tego, ile zbierzemy, tyle będziemy mogli zrobić, a chcielibyśmy zrobić naprawdę dużo i wyłonić te dzieciaki i taki dać im naprawdę mocne wsparcie na starcie. Tak? Takiego kopa. Takiego kopa, bo to też jest ważne, żeby tych młodych ludzi nie tylko wysłać na te wszystkie, bo to jest stosunkowo najprostsze, tak? Dać im pieniądze, ewentualnie wysłać ich na jakieś zajęcia dodatkowe, których tutaj sobie nie znajdą, ale bardzo jest ważne to, żeby ich ze sobą spotkać, żeby dać im takie rozwojowe zajęcia, które w nich samych będą budować pewność siebie, bo oni się naprawdę nie różnią niczym od tych dzieciaków z dużych miast, oprócz tego zasobu, po który mogą sięgnąć. Ten zasób mają jakby ograniczony. Znaczy mam nadzieję, że pandemia w końcu nas będzie powoli opuszczać i w Polsce, i w Europie. Jest cała masa fantastycznych takich wydarzeń edukacyjnych, no w zależności od tego, kto się czym interesuje, ale na przykład zabrać taką grupę młodych ludzi zafascynowanych, nie wiem, projektowaniem graficznym na takie wydarzenie do Berlina. Tak, niech sobie zobaczą, niech sobie pochodzą, niech biorą udział w tych warsztatach. Dlaczego Niemców pani chce je wysłać? Koniecznie.
Londynie co roku odbywają się fantastyczne takie wystawa, targi, ale też cała konferencja poświęcona właśnie technologii w edukacji. Tam też można wiele rzeczy zobaczyć, dotknąć, trochę rozszerzyć też ten swój horyzont, bo czasami trzeba sięgnąć wzrokiem trochę dalej niż tylko nasze piękne miasto. No tak, był taki jeden piękny komentarz pod właśnie chyba takim naszym postem, że po co to znowu tym młodzieżom dawać? A może wam się przydać? Może właśnie twoje dziecko dostanie takie stypendium? Więc zachęcam do składania podatków. Rozliczeń. Więc zachęcam do składania rozliczeń. Ten, kto się jeszcze nie rozliczył, ma szansę do końca tego miesiąca. Tym bardziej, że to nic nie kosztuje, nie zabieramy sobie tych pieniędzy z kieszeni. To są pieniądze, które normalnie, jeśli nie wpiszemy niczego w tą rubryczkę o przekazywaniu 1% podatku, one pójdą do Skarbu Państwa i sobie państwo je zagospodaruje wedle własnego uznania. A to jest taki jedyny kawałek naszych podatków, o którym możemy zadecydować. I to jest też ważne, żeby przekazywać go lokalnie. Ja już nie mówię, że nam, chociaż rzeczywiście świetnie, ale ten 1% podatku, on procentuje wtedy, kiedy zostawiamy go tutaj na miejscu. Ale kiedyś pamiętam nawet, jeszcze ja nie byłam z wami. Robiliście taką akcję właśnie Wspieraj lokalnie i wyszukiwałyście. Zostaw 1% podatku w Ostródzie, tak, bo tych organizacji jest sporo organizacji, które... Jest sporo dzieci też potrzebujących. Tak, ale tutaj to ja mam inne zdanie, moja droga, na ten temat. Bo to jest przez fundacje zazwyczaj też jakieś, które nie są lokalne. To jest zbierane przez duże ogólnopolskie fundacje i ja nie neguję potrzeby, bo jak twoje dziecko jest chore, to na głowie staniesz i będziesz te pieniądze wydrapywać spod ziemi. Ja to jak najbardziej rozumiem. Znaczy, tylko problem polega na tym, że nie taka była idea tego 1%. On miał iść do stowarzyszeń i do fundacji, które się typowo zajmują działaniem, a nie zbieraniem na kogoś, tak, tych pieniędzy. No, ale to tak nam wyszło w tym systemie, jak wyszło. Ale też, no, to też są lokalne dzieciaki, tak, które tego potrzebują, są lokalne stowarzyszenia, które tego potrzebują i to jest dla nich taki zastrzyk gotówki czasami bardzo poważnej, bo nie wiem, czy wiesz, jak ja sobie kiedyś takie wyliczenia spróbowałam zrobić, w samej tylko Ostródzie, gdyby wszyscy podatnicy przekazali ten 1% na dowolnie wybraną przez siebie organizację, to do podziału byłoby prawie milion złotych. Fajna sumka. No taka ładna, okrągła, tak? A albo tego nie oddajemy i wtedy to ulatuje sobie gdzieś tam do Skarbu Państwa, Skarb Państwa robi sobie albo z tym, to idzie na duże organizacje. Albo to idzie na duże organizacje, które mają pieniądze na dużą reklamę, których billboardy wiszą w całej Polsce. Mają piękne biura. Mają piękne biura. Spokojnie. Też się kiedyś doczekamy pięknego biura. No ale my nie zbieramy na biuro, nie? Nie zbieramy. My nie zbieramy na siebie zupełnie. Więc rozliczajmy się z głową i lokalnie. I do zobaczenia za tydzień. Dzięki, pa. No i tak, koniec rozliczania PIT-a nadchodzi. Ja jeszcze raz. Wyróżniają się... Teraz zdjęcia robi Sebastian. Nie, rozpraszaj. Dobra, zadaj mi jeszcze raz to pytanie. Pomysł, który nosimy ze sobą już bardzo długi czas. Ten program się nie uda.